Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Modern Blade Bannerlord. W dzisiejszym odcinku postaramy się wbić już to zadanie ze zbudowaniem swojego klanu. W końcu coś ruszymy, pójdziemy do przodu. Tak jest przede wszystkim plan. No dużo się działo w odcinku, ale tak naprawdę nie dużo, bo w sensie w poprzednim, ze względu na to, że próbowaliśmy walczyć w kryjówce i dostaliśmy, lekko rzecz ujmując, wpiernicz tak zwany. No niestety Clegane czasami szybciej myśli niż, w sensie szybciej robi niż myśli, więc czasami tak bywa właśnie. No nic, zrobimy sobie zadanie z tą wełną przede wszystkim, polecimy sobie. Od razu sobie zrobimy zadanie właśnie, bo potrzebujemy tutaj w tym zadaniu, żeby skończyć je, sławę zwiększyć. A sławę zwiększa się właśnie poprzez zrobienie zadań, wygrywanie turniejów, które Clegane nie za bardzo lubi wygrywać. No i towarzysza zatrudnimy jakiegoś. Ja jestem ciekawy, ale chyba na pewno pójdziemy w jakąś może medycynę. Chociaż medycynę już chyba troszeczkę powbijaliśmy punktów niepotrzebnie w takim bądź razie. Nie wiem. Dobra, możemy coś zwerbować, niekoniecznie. Kupmy produkty. Wełny potrzebujemy. Ile w ogóle tej wełny do zadania potrzebujemy? 6. No to nie za dużo jakoś, to jak najbardziej kupimy. Stać nas w 4000. To jest dosyć dużo już. Dużo pieniążków, trzeba przyznać. Więc fajnie, że ta kaska się gdzieś tam zgadza. Zaznaczymy sobie Carbanset, gdzie tam dokładnie jest to zadanie. No i tutaj wrócimy się elegancko, może jeszcze jakiś turniej będzie. I w międzyczasie oczywiście polecimy sobie i sprawdzimy. Jezus Maria, jak się wchodziło w... W... A, L? Nie, L. Ale dobra, wejdziemy tak, poprzez przywództwo. O, w encyklopedię. No niestety. Brat Farok i siostra, ale to one są w późniejszym czasie, dojdą do nas. Nasz brat też jest Niasen potężny, to jest załóżmy ten. Jezus, jak się nazywał brat tego Clegane'a? Bo był Ogar właśnie i był ten drugi, nie pamiętam już szczerze mówiąc. Dajcie znać, jeżeli oglądaliście Grę o Tron. Ale nieistotne, tam dostałem właśnie pytanie odnośnie tego, że jest mod przecież na Grę o Tron, mapę i tak dalej. Ja wiem o tym, że jest, ale póki co chciałem zagrać świeżą serię na podstawce po prostu. I tak dodałem troszkę narracji, żeby było troszeczkę ciekawiej, wiadomo, coś tam pogadam, jakieś głupotki, prawda? Więc tak, zobaczymy sobie bohaterowie. Oczywiście żyje. Może być wędrowiec. I teraz tak. Na czym byśmy się skupili? Tutaj niekoniecznie. Kowal też nas za bardzo jakoś nie interesuje. Atletyka, broń miotana, niekoniecznie. Ja pamiętam, że jest taka... ta jest spoko dosyć, muszę przyznać, ta elta czarna. Garlic głośny. Garlic. Czosnek głośny, normalnie. Właśnie, a czego nam dokładnie będzie brakowało w tej sytuacji? Bo my troszeczkę chyba w tą medycynę poszliśmy, tak, no to jak już poszliśmy w tą medycynę, kurczę, to można to resetować? Nie bardzo. No nic, no to w takim razie w medycynę możemy sami pójść, nic się nam nie stanie, nie będziemy w miarę jako tako narzekać. Pójdziemy sobie w jeździectwo, bo ono się szybko wbija i to widać. No i dobra, no, lecimy sobie. Nie jakieś 13 grabieżców, niekoniecznie. Niekoniecznie mamy szansę, żeby być na tyle szybcy. Tutaj jest jakieś zadanie, siedlisko bandytów. Oj, niekoniecznie. My już jedno takie zadanie mamy. Ta kryjówka jest tutaj. I ja nie wiem, czy my dalej mamy szansę się pojedynkować z nimi, niestety. 10 grabieżców, może ich złapiemy w lesie? Nie bardzo, niestety jesteśmy za wolni cały czas. O, ale korsarze są, o! Dobra. Okej, porozmawiajmy z nim, oddajmy kaskę. Znaczy, oddajmy mu wełnę. Super, dostaliśmy w miarę pieniążka. Trzeba się cieszyć na pewno. Relacje podskoczyły, wiadomo, to będziemy się chcieli tutaj właśnie w tej batanii najbardziej gdzieś tam werbować. Wejdźmy do karczmy, kto to jest? Głośny. Kim ty jesteś, człowieku? W sumie nikim ważnym, nic ciekawego nie masz. Jakiegoś inżyniera byśmy wzięli na pewno.
Dobra, ale tych korsarzy trzeba dojechać, póki są tutaj. Bo oni będą mieć fajne itemy. I to nam na pewno gdzieś tam zwiększy szanse na późniejsze ten. O, akurat weszli tutaj w pułapkę. Teraz trzeba ich delikatnie zagonić. I dojechać elegancko. Pyk, pyk. Panowie. No. Co to było? Ty. Czemu on... Widzieliście to? Czemu on nie najechał na nich? Nie, no nie wierzę. Dobra, będziemy ich gonić, nie obchodzi mnie to. Łapcie go. Ja cię kręcę. Czemu to tak się wydarzyło? Dziwnie. Już miałem kliknięte na nich, żeby mieć interakcję z nimi. Nie wiem, wydaje mi się, że... No! Ty! O co chodzi? Złapiemy ich? W końcu? Czy nie złapiemy ich? No nie, no tutaj trzeba ich złapać. Czekaj, bo ja mam włączony chyba jakiś tryb, żeby nie atakować. O Jezu, to jest dobre pytanie. Dobra, sekundę. Dobra, ja już wszystko miałem. Wszystko miałem. Już wszystko wiem. Miałem jakiś tryb, który... Tryb podążania włączony. Nie wiem dlaczego, ale dobra. Zaatakujmy tutaj korsarzy, dojedźmy ich. To prawda, problem jest taki, że to jest troszeczkę robione podczas ciemnoty. Ale dobra, no nic się nie dzieje. Ale nasz potężny zawodnik tu jest. Lecimy. Kurde, nie no, on tu wygląda bardzo potężnie. Mamy czterech łuczników. Nie za dużo, szczerze mówiąc. Troszeczkę ich potraciliśmy. Ale tu jest jakaś wioseczka, coś. 11 tych, dobra. 11 zbrojnych, to powinniśmy spokojnie z nimi dać szansę, w sensie spokojnie sobie z nimi poradzić. Patrząc na takiego batańskiego, doświadczonego harcownika, no to jest tutaj sporo szansy na wygranie. Ja tam podejdę na szybkiego, polecimy sobie i spróbujemy im tam coś rzucić na łeb toporkiem do rzucania. O właśnie, patrz, pyk. O, nawet coś w tarczy. I dostał chłopek. Ty, oni też rzucają, niedobrze. To wiecie, trzeba tak ostrożnie. Wszystko w tarczę widzę leci. Kurde, dobra. Wystarczy. O, tutaj akurat dziemniemy. Albo nie dziemniemy. No, Jezus, ten topór jest jakiś za krótki. Nie, muszę kupić lepszy topór, bo to jest dramat. Ja nie sięgam tym toporkiem. Dwa zadałem obrażenia. O. No patrz. Dobra, ewidentnie nie sięgam tym toporkiem. Zawijkę robię, bo rzucają we mnie. Ten topór jest do dupy. Musimy zmienić oręż, bo to jest dramat. Dobra, panowie. Nie no. W sumie bardziej charge'ujcie. Bo oni was rzucają. Strzelajcie w nich. Dobra, ja tu wjeżdżam na pełnej. O, no to wjechałem. Clegane wjechał. Na pełnej dzidzie tak zwanej. Korsarze jednak za mocni. Przynajmniej nasze wojsko jest silne. Nie to co my, prawda? No jeszcze czterech tutaj widzę zginęło. Dobra, nieco weźmy. Strugijski wieśniak. Dobra, póki straciliśmy trochę żołnierzy, to ja bym ich tutaj... Jak najbardziej powerbował. Czemu nie? Mamy coś ciekawego. Tarczę mamy lepszą. Wezmę tą tarczę na pewno lepszą. Tutaj pelerynka, nic ciekawego tak naprawdę. Jest harpun do miotania. I on zadaje, uwaga, 62, a te zadają 70. Tylko to są cięte, a to są przyszywające. Dobra, to jedne możemy tutaj... Dobra, ale czemu ten górski topór tyle kosztuje? Co? One są takie drogie? Dobra, to jak one są takie drogie, to ja nawet nie mam zamiaru tutaj sprzedawać ich. Weźmiemy oczywiście ten potężny łup. No i co? I lecimy dalej. Zadanie porobione. Jedyne zadanie, co zostało nam, to tam do tej kryjówki wlecieć. Tylko ja nie wiem, czy ja chcę osobiście. Potrzebuję narzędzi, okej, dobra, pogadajmy z nim.
Narzędzi w liczbie dwóch. Dobra, dam radę. Ogarniemy te narzędzia. Dzieci o kryjówce bandytów, to nie to, tylko wieś. O! Dwóch sztuk narzędzi. Glifian da ci wykonanie zadania z zapłaty w postaci 24 sztuk winogron. Dobra, gdzie ja znajdę narzędzia? Trzeba znaleźć narzędzia w naszej pięknej mapie. Ja nie pamiętam dokładnie, jak wygląda ikonka. Jeżeli dobrze pamiętam, to w osiedlach, czy tam w osiedlach, no w miastach ogólnie, na pewno można kupić narzędzia. To jest co? Glina to jest. W ogóle nie wygląda jak glina, wygląda jak pudełko. Szczerze mówiąc. Dobra, no to zróbmy szybką zawijkę do tego, do miasta. Zobaczymy, czy tam coś znajdziemy takiego. Handel. Okej. Młotek. Strzały, nie strzały. Okej, tutaj są właśnie te rzeczy. Sól, wełna, są narzędzia. Narzędzia nie są drogie. A ile ich on potrzebował? Jezus, już nie pamiętam. Człowiek zapomina strasznie. Dobra, posprzedawaj to. A, tylko że ja sprzedawałem. Tylko czekaj, cofnij. Gdzie jest ziarno? O, tego ziarna nie sprzedawaj, bo to jednak fajnie byłoby gdzieś tam mieć ten. A dwa narzędzia potrzebuję? O Jezu, to jaki to jest prosty kwestik. Nie, potrzebuję dwóch narzędzi. To my jak najbardziej zapłacimy za te 155 sztuk złota, a przecież bądźmy szczerzy. 15 czy tam 18 winogron to jest bardzo dużo. Okej, dobra. Na pewno kupmy takiego strugińskiego kusaka. Tak z 4, żebyśmy mieli troszeczkę więcej jednak tego movement speeda, prędkości grupy, bo strasznie wolno to nam idzie. Dobra, sprzedajmy jeńców. Ejdnor, kim ty jesteś? Ty jesteś bardzo nieciekawa, szczerze mówiąc. A, i jeszcze przede wszystkim, kupmy tą lepszą, ten lepszy topór. O, ten topór z przedłużonym tym byłby fajny, bo on ma szybkość zamachnięcia, ale on ma długość 104 aż, tylko nas nie stać. Oj, wybaczcie. Nie stać nas niemiłosiernie, niestety. Więc, dobra, póki co chyba tyle. Zawijkę, zrobimy to zadanie szybciutko, bardzo proste zadanko. Nie wiem co oni, żeby się nie mieli ten, nie mieli czasu wybrać się. Dobra. Okej, zadanie osiągnięte. Pięknie, 24 winogrona. Prawda, to winogrono jest strasznie tanie. Ale zawsze to jest zadanie. I my już będziemy wbijać powoli tą sławę. Tak samo tego towarzysza trzeba zatrudnić. Ale oczywiście nie będę zatrudniał towarzysza tylko i wyłącznie dlatego, bo potrzebuję. O! To jest jakaś armia. Oni tu się widzę, że pojedynkują chyba batania. Porozmawiamy z tym chłopkiem, żeby nam powiedział coś o tym sztandarze, nie sztandarze, jakieś tam głupotki. Ale tak naprawdę sprawdźmy właśnie ten. Jezus. Tutaj sobie wejdźmy. O, mamy już level do wbicia tak samo. Dobre pytanie, w co byśmy chcieli pójść? Zarządzanie może. Może zwiększmy to zarządzanie. Inżynierii nie będziemy na pewno szli. To medycynę po prostu. Handel też nie jest naszym jakąś mocną stroną, niestety. No chyba tak to trzeba zrobić, no. Dobra, pójdźmy w to zarządzanko. Jak najbardziej. Dobra. Jeszcze chciałem wam pokazać. Tak. Sekundy. Jak wejdziemy sobie na grupę, na Ogara. Królestwa. I mam w batanie. To oni, z kim oni walczą? Z zachodnim cesarstwem. I wilczoskórzy, ktokolwiek to jest. Jakiś mały klanik śmieszny. A walczą ze sobą. Ciekawe. Dobra, lecimy. Co to jest za zadanie? O, eskortuj karawany. To jest zawsze fajne zadanie. Jak najbardziej będziemy chcieli eskortować to. Ze względu na to, że to jest na tyle fajne zadanie, bo tam jest dużo, dużo wojska zawsze. Okej, okay. Czekaj. Kliknę Shift.
I żeby aby śledzić, okej. Okay. I my teraz sobie będziemy to śledzić powolutku. Więc na spokojnie możemy tak sobie chillować. Oho, i są łupieżcy. O tym mówię. Pomożemy karawanie. Mam nadzieję, że ci łupieżcy... Aha, bo ja muszę wysłać żołnierzy. Oj, oj, oj. Zapomniałem o tym. My to jesteśmy troszeczkę, rzecz ujmując, ranni po ostatniej bitwie potężnej. No niestety. Okej, bottański doświadczony harcownik już jest. Konia oczywiście nie mamy, więc go zrobimy po prostu na rycerza. O, koni czy 4, patrzcie. Super sprawa. Jakieś lepsze? Lepszy armor. Piękna sprawa. No i tak można żyć. To prawda, my troszkę na dziurę dostaliśmy. Więc sobie zwerbujemy troszkę jednostek. I będziemy lecieć dalej. Dobrze, tego kusznika werbujemy tak naprawdę póki co, co mamy. Ze względu na to, że... dobra, no tych grabieżców musimy dojechać. No spokojnie. O Jezu, tu jeszcze grupa Alberty przyszła. Dobra, witam grupę Alberty. Może nam pomogła taka dobra kobieta? Okej, okay, pojedziemy sobie do Sargotty, sprzedamy tych naszych jeńców. Jest jakiś Kulhran. Dobra, on też jest useless. Więc nie będziemy za bardzo kombinować. Okej, może tutaj będą mieli fajną siekierę. Jest siekiera za 4000, ale ona jest też nie za długa. 70. To już ten zwykły spar jest dłuższy. O dziwo. Broń dwuręczna jest kosa. O. Obrażenia 59, a tutaj są obrażenia troszeczkę większe. Ale trzeba się zastanowić właśnie, bo ja na pewno bym chciał może nawet taką kosę, tylko ona jest strasznie tania. My daliśmy dużo kaski za to. Troszkę bez sensu byłoby tak teraz kombinować. Może jakieś właśnie zbroje? Nie, no póki co to nie ma sensu, tak mi się wydaje. Wydawać za dużo pieniążków, trzeba je zbierać. Może zwerbujmy kogoś, oczywiście nikogo nie ma, dobra. Poczekajmy sobie chwilę, aż ta, o, karawana wyruszy. Karawana wyruszyła, więc my za nią lecimy. Tutaj nie zdążymy raczej dojść, więc nie ma co próbować. O, ale do tego Tailwell? Jakieś giermki. Ty, no to konnicę weźmiemy, kurde. Ja cię kręcę. Na co my potężni jesteśmy. Zobaczymy, czy tutaj jeszcze będą jakieś problemy na tutaj szlaku. No ta karawana troszkę na dupkę dostała, to trzeba przyznać. Oho! Ale pojedynek. Dobra, pomóżmy karawanie. Jest nas więcej oczywiście, więc w teorii powinno być lepiej. Dobra, sprawdźmy jak to wygląda. Tutaj łucznicy się cofną. Koni pójdą tutaj i bronimy. I bronimy. Naszych tych. Aha, dobra, oni tak bronią, że... Że lecimy i atakujemy. Dobra, no to... Cóż ja mogę rzec? Nie trafiłem klasycznie. Ale dobra, ja będę gonił tych wariacików. Co próbują tutaj strzelać. Jezus, no ja nie trafiam niczym. Dobra, nie, to jest dramat. To jest... O, ale jest hitek pierwszy. Ale to faktycznie jest dramat. Dobra, dostał. Cieszy mnie to niezmiernie. Ten też zostanie na dziurę. Pięknie, konny rabuś. Chłopaki. Nie no ja... No, dawaj go. O Jezus, nie sięgam. Dobra, ale my tutaj pogrom robimy im. Elegancko, tak to ma wyglądać właśnie. Nie no, ta broń to jest naprawdę faktycznie dramatyczna. Ona jest zbyt krótka po prostu. Ja nawet nie mam szansy dziabnąć ich, bo ona jest na tyle krótka. Dobra, gdzie są przeciwnicy jeszcze? Oni gdzieś chyba spylają. Ale kurde, pełna dominacja z naszej strony. Nie sądziłem, że aż tak dobrze będzie. My straciliśmy jedną osobę. Batańskiego leśnego piechura. No jest okej. Okay. Jeńców weźmiemy. Ulepszymy naszych szefów. Coś fajnego? Nie bardzo, ale weźmy oczywiście. Tu może jeszcze pomoże mi? Dobra, nie ma sensu.
Tu szybko zadymka zgrabiesz sami, to nawet nie będę się przejmował. Okej, ulepszmy ich. Ja się lekko obawiam, że my za chwilę to troszeczkę pieniędzy nie będziemy mieli na żołd, bo już zaczynamy dużo potrzebować tych pieniążków. Prawda, jakie tu w ogóle fajne itemki są z randomowych chłopków, grabieżców. Weźmy oczywiście wszystko. Dobra, szybka zadymka, żeby nam przypadkiem nie rozwalili tej karawany, bo byłoby przykro. No i dobra, zadanie wykonane. Kaska wpłynęła elegancko. O, i wbiliśmy już zadanie w końcu. Tak jest, zbuduj swój klan. Sława jest wbita, wbiliśmy kolejny poziom rangi klanu, więc mamy o wiele więcej w grupie miejsca. Dobra, super. Pójdziemy sobie oczywiście. Jakiegoś deligera tutaj mamy? Nie, za bardzo nas to obchodzi. Okej, sprzedajmy syf. Dobra, syf posprzedawany. Może tutaj znajdziemy coś fajnego, jako broń dwuręczną. Jest? Czekaj, produkcja. Okej. Okay. 74 to jest długość. To jest nawet krótsze od tego toporu. No ten topór byłby świetny. Ten z przedłużonym ostrzem, bo ja tu widzę, że jeżeli chodzi o broń dwuręczną, to nic ciekawego nie mamy. Oprócz jakiejś kosy na przykład. Albo widły bojowe. Widły są długie. Ale to tylko tyle tak naprawdę jest nam potrzebne. Okej, ta Franciszka jest naprawdę słaba. To mamy ten góralski topór do rzucania jest OP. Tylko trzeba nim trafiać. U nas to nie zawsze wychodzi. Dobra. No broni powiem wam, że takiej jakiejś fajnej tutaj, żeby coś. Chciałem toporem walić. To się. O! A, no to jest ten sam. Dobra, nieważne. Nie ma co tutaj za bardzo kombinować. Weźmy, dokupmy. Zapłaćmy. O, wbiliśmy w ogóle punkt w broni dwuręcznej. Niesamowite rzeczy. Teraz tak, mamy co mamy. Używana przez ciebie broń dwuręczna ma o 10% większą poręczność. Jednostki piechoty w dowodzonej przez ciebie formacji trzymają premię do walki bronią dwuręczną. To jest fajne, bo mamy dużo akurat tej. Tych naszych żołnierzy, którzy właśnie używają broni dwuręcznej, lub zwiększ o 30% obrażenia, jakie zadajesz tarczą bronią dwuręczną. Nie, no to polećmy w tą poręczność. Jeździectwo, co tutaj jest? Zwiększa zadawane przez ciebie obrażenia od szarży. Zwrotność będziemy woleli raczej na ten w tym przypadku. Tak mi się wydaje, że zwrotność jednak będzie tutaj bardziej korzystna. Dobra, i co? Chyba wydaje mi się, że to jest czas na rozwalenie tej kryjówki. Tak mi się wydaje. Że jesteśmy na tyle silni, że damy radę kryjówce. Bo to zadanie za chwilę się nam skończy, jeżeli 7 dni zostało, no przydałoby się zrobić tą kryjóweczkę. Co to jest w ogóle za zadanko? Siedlisko bandytów to już mamy jedno siedlisko, to nie zrobimy. Tutaj jest jeszcze kolejne zadania. Wyszkol żołnierzy lub karczemna awantura. Okej. Okay. A co z tą karczemną awanturą? Co my mamy tu zrobić? A, jakiś akt własności pola przegrał. Okej. Okay. Dobra. Dobra, to pójdziemy do karczmy i odzyskamy to, co jego. Niech będzie. A wyszkół żołnierzy to jest. O co chodzi? Co to za ten? Okej. Okay. Mam swoich chłopaków, którzy pomogą z moimi miejscowymi łącicielami, ale z prawdziwymi wojownikami sobie nie radzą. Pomoże to tutaj przeszkolić, pokaże mi, jak wygląda prawdziwa wojna. Ale chcę mieć przeżyć od tutejszych bandytów. Dobra. Dobra, wezmę. Albo jeśli możesz. Dobra, wezmę chłopaków.
Jeszcze jedno. Postaraj się w miarę możliwości utrzymać ich przy życiu. Dobrze, nie mamy wielkiego pożytku z żółtodziobów, ale z trupów jeszcze mniej. Dobra, czyli tak, jak mamy zadania, to dostaliśmy karczemną awanturę i wyszkolić. Wyszkolisz pięciu żołnierzy, znaczy, no, pięciu ludzi. Okej, tylko że jako weteranów. Okej, najłatwiejszym sposobem na wyszkolenie przy niewielkim ryzyku będzie atakowanie słabych grup. Dobra, dobra. Tylko teraz pytanie. Grupa. Gdzie tu jest tych. A, tu jest wynajęty żołnierz, to jest to. Okej. Zobaczymy, na ile to będzie szansy, żeby ich tam gdzieś dojechać. Widzę, że już są bandyci leśni, więc na tym się będzie trzeba zastanowić. Okej. Burundyjski rekrut. To tutaj byśmy poszli może w tych pikinierów troszeczkę. Tu oczywiście w prawo idziemy, nic się nie zmienia. Coś ciekawego, nic konkretnego. Dobra. Jeszcze polecimy tutaj w tych bandytów leśnych, bo ich jest 12, oni będą mieli fajne itemy, tak mi się wydaje, bo jest ich sporo. No dawajcie, panowie. O, teraz to się w ogóle robi ich dużo. Ale będzie bitwa. Uła. O kurde. Ty dobra, bo do tej bitwy nie będzie za bardzo. Jak dotarli wszyscy oprócz nas. W sensie wszyscy dodatkowo, no cała tutaj armia tych zbatańczyków. Fajnie, że nam pomogli, no ale my za to expa za bardzo nie dostaliśmy. Niestety. Okej, jakieś świnki, coś możemy oczywiście wyrekrutować. Jak najbardziej. Tu jest 17 grabieżcy, też fajnie byłoby ich zaatakować. Oczywiście w międzyczasie szkolimy, a raczej rekrutujemy przeciwników. Jezus, przeciwników, towarzyszy naszych. Dobra, złapiemy ich. Tutaj będzie prosta bitwa, nawet nie ma co ich gdzieś tam próbować. W sensie próbować kombinować coś z nimi. O, wynajęty rekrut. Pyk, weteran, już pierwszy. Aha, tylko czy ja dobrze widzę, że już jest ich czterech? Czyli już dostali na dziurę. To niezłe chłopaki. Dobra, to co, ta kryjówka? Jak myślicie? Czy to jest ten czas już? Że. O, dobra, turniej. Turniej, czuję, że to jest mój czas, żeby zabłysnąć. Dobra, jakiś milczący. O, ten milczący jest dobrym wariacikiem. Zwiad, przywództwo, taki nie za słaby ten ziomal. Dobra, ale idźmy na arenę. Dołączmy do turnieju i stoczmy potężną bitwę. Pomińmy rundę, obstawmy, a ze stówkę obstawmy, bo nas stać teraz. Dobra, lecimy. Na topory, to co lubimy najbardziej. Tylko się nie wychylaj tak. Nie no, dobra. Ej, chłopie. Batański zaprzysiężony. Siemono. Wygrywamy, dobra. Kolejną stówkę damy. O jest. Okej. Ty. Chłopaki, coś. Jest szansa. Oho. Dobra. 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 Nie no, proszę państwa, ogar się rozkręca. Ja cię kręcę. Zostały dwie. W ogóle, dobra, dałem w pula, bo z tego wrażenia aż. Dobra, mamy dwuręczną miecz. 2 na 2. Ziomal, nie wywal się tak szybko. Czemu ty jesteś taki szybki? O Jezu. No to pozdro 600. Kurde, no czemu on się wywalił na strzała? To niezły wariat. Aha, Batański zaprzysiężony wygrał. Nie my, klasycznie. Klasycznie. Kurde, no szkoda, bo tam fajne rzeczy były do zdobycia. Niefortunnie.
A, my już jednego straciliśmy tego żołnierza. A, idź pan. Klasyk. Dobra, idźmy do tego Karbansa, zrobimy to zadanie i kończymy. Oczywiście, że nie może być za prosto w życiu. Musimy trochę na dziurę dostać, bo czemu by nie? Okej, okay, tutaj jest ten wanadyjski rekrut. Dobra, idźmy w tych kuszników trochę, żebyśmy mieli też troszeczkę tych... Miecz jednoręczny. Karawasze lepsze, fajnie. Karawasze lepsze zawsze weźmiemy, prawda? Ajajaj. Dobra, zróbmy to jeszcze zadanie. Zwerbujmy żołnierzy. Ile tam potrzeba. Wejdźmy na handel, posprzedawajmy ten syf, który mamy. Oliwki, daktyle, to można posprzedawać, bo to drogie rzeczy są, piwo. A po co nam piwo jakieś? Kto to będzie pił? U nas na pewno nikt. Jednoręczny topór, okej. Okay. Broń drzewcowa. Klamra włócznie, broń dwuręczna. Może pikę po prostu weźmiemy. Zamiast tego topora. I nadziewamy chłopów na pikę. To nie jest głupie. Włócznia o trójkącie grocie, okej. Okay. Stalowy piernacz? Ciekawe, ale dużo kaski dostaniemy. Bardzo mi się to podoba. Wierzchowiec bojowy jaki tani w ogóle. Ej, to weźmy parę tych wierzchowców bojowych. Dobra, i co, idziemy do tej karczmy, tak? Przywódca gangu potrzebuje broni. Nie, to mnie nie interesuje. Udaj się do karczmy, wstąp do karczmy i tutaj jest jakiś chłopek chyba, tak? O, jest. Ten pośrednik. Witaj panie, nosisz panie jak wojownik. Mogę prosić o chwilę uwagi? Doskonale, być może dowierzywszy na twój fach udało ci się schwytać jakiś jeńców chętnie. A, nie, niewolnicy. Jeśli więc po zwycięskim boju zdobędziesz kilku jeńców, będzie uśmiechnięty pilnowanie karmienia. Ktoś podobny z chęcią zapłaci to dla nas. Spekulacja, inwestycja. Dobra. Okej, okay, to wszystko. Ty, no ale gdzie, to gdzie jest ten muzyk, batańska mieszczanka, dobra, ale gdzie jest ten typuś, mieszczanin, dobra. Gospodarz gry to niekoniecznie. Synkarz. Jakieś zadanie, okej, okay, potrzebuję informacji. Ty, a ten? Nie, mieszczanin. Dobra, ja w dobrym w ogóle jestem ty? Czekaj, jakie jest zadanie? Karczemna awantura. A, gospodarza gry. O kurde, to my mamy w kości zagrać. O panie, ja nie pamiętam jak się grało w to. Dobra, no to wejdźmy do tej karczmy. Gdzie jest ten wariat? Tu jest. Gospodarz gry. Siądźmy na dupie. Dobra, to pogadajmy z tym gospodarzem w takim razie. Okej, okay, ach, tak, takie gry niezwykle interesujące, nieprawda, że nie odmówię sobie tej przyjemności, lecz jak widzę, ten akt własności jest dla niego wart znacznie więcej niż sama ziemia, na którą opiewa. Mogę go postawić, lecz ty musisz włożyć w tym zakładzie 1000 denarów. A może, kurde, ty może oszczędźmy sobie zachodu i zapłacę ci tę kwotę. Czekaj, a ile... Wyjdźmy, ile on nam płaci za to zadanie? A nie było mowy. Aha. No co? Jak myślicie, wygramy w te kości? Bo ja... ja... Nie, czekaj, to są kości w ogóle? Co to jest za gra? To nie są kości, to jest chyba to układanie. Dobra, nie wiem. Nie, no nie chcę grać, bo przegram. Zapłacę. A, i otrzymuję 800. Dobra, no to wyszło nam, zajebisty deal zrobiliśmy. Ale przynajmniej jakieś wpływy dostaliśmy, chociaż tyle.
Dobra, to by było na wszystko. To by było wszystko na tyle na dzisiaj w odcineczku. Także dajcie znać, jak wam się podobało. Zostawcie łapę w górę, komentarz, subskrypcję. A w następnym odcinku lecimy na tą kryjówkę potężną. Więc tak to wygląda. Trzymajcie się. Hej, hej.